Firma Alfa Szkło z Choczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy. I wreszcie ja. Proszę Państwa, zarzucane mam coś takiego jak arogancja władzy bądź pycha. Postawione zostały dwa zarzuty. Że jeżdżę karetkami do domu, tam i z powrotem, jestem dowożona z pracy i do pracy. Więc jasno mówię, że jest to nieprawda. Jeżdżę z panem dyrektorem Harpulą, który jeździ z Krakowa do Wadowic i z powrotem i po drodze przyjeżdża po mnie między w pół do siódmej, a za 15:07. Bardzo mu za to dziękuję i jestem mu za to bardzo zobowiązana. Wtedy, kiedy nie mogłam, wtedy, kiedy ciężko chorowałam, bo się bardzo źle czułam, jeździłam do pracy, nie mając możliwości wejścia do samochodu osobowego. W tym okresie, do końca października, przyprowadziła się do mnie córka i ona samochodem Hondą CRV woziła mnie do pracy i z powrotem. Uważam, że ten zarzut jest po prostu nieprzyzwoity. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Mój pobyt w szpitalu. Uważam, nie będę się do tego odnosić. Uważam, że to jest po prostu uwłaczające. Chciałabym tylko zaznaczyć, że stoję tutaj przed Państwem od dłuższego czasu. I jest mi bardzo ciężko, bo mam bardzo sfatygowaną nogę. Ale stoję w szacunku dla wszystkich Państwa. Pracuję i nie wzięłam ani jednego dnia L4. Mimo, że płacę składkę chorobową. Zgłosiłam jedynie przerwę udzielania świadczeń starostwu przez pierwsze 2 tygodnie. Osoba z tak uszkodzoną kończyną do tej pory siedziałaby na zwolnieniu lekarskim. Pracuję ciężko, nie zostawiłam szpitala w czasie COVID-u. Pracuję nie tylko w godzinach pracy, ale wieczorami i w weekendy. Jest zatem czymś przekraczającym granice dobrego smaku i dobrych obyczajów. Komentowanie choroby i cierpienia drugiego człowieka. A gwarantuję Państwu, że cierpienia było dużo. I nie jestem szczęśliwa z tego powodu, że do tej pory jestem niesprawna i nie jestem w stanie wyjść na swoją górkę 100 metrów pod górę. I nie jestem szczęśliwa z tego powodu, że nie mogę normalnie poruszać się po schodach. W związku z tym, proszę Państwa, więcej na ten temat mówić nie będę. Jeżeli oczywiście Państwo będą mieli jakieś pytania, będę się do nich odnosić. Natomiast uważam, że próbę rozegrania jakichś interesów w ten sposób to jest próba, która, jakby to powiedzieć, te osoby będą musiały same przed sobą i przed lustrem spojrzeć i odpowiedzieć sobie, czy to jest po prostu przyzwoite. Tylko tyle. Dziękuję bardzo Państwu.